Na sam koniec podróży przez epoki podstawa programowa przygotowała dla Ciebie ostateczny test tego, jak bardzo bezkrytycznie podchodzisz do rzeczywistości. Jeśli myślisz, że matura jest egzaminem dojrzałości, to się mylisz. Prawdziwy sprawdzian to moment, w którym poznajesz epokę pod nazwą współczesność. Wiedz, że coś się dzieje. Jeśli nie reagujesz, nie wzniecasz buntów, jeśli z uśmiechem na ustach kiwasz nauczycielowi albo nauczycielce, to oznacza, że jesteś gotów lub gotowa i stajesz się częścią naszego społeczeństwa. Kiedy już jedną nogą jesteś na wakacjach, przez mgłę wspominając czasy szkolne, a drugą nogę łamie ci kołem nauczycielka, opowiadając ciemne wizje matury z polskiego, nadchodzi czas omówienia tzw. współczesności. Nie ma co się jednak przyzwyczajać do tej nazwy, bo kiedyś miano to miał zapewne antyk, potem średniowiecze i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś ktoś ze śmiałością pijanego wujka na weselu i arbitralnością rzutu monetą rozgraniczy czasy współczesne, a to, co jest tematem tego materiału, zyska inną nazwę. Na przykład epoka internetu, epoka memu albo cyberwiecze. Albo po prostu Damian. Skoro nic nie ma sensu, to naprawdę nie zaszkodzi nazwać nową epokę Damian. Jakie to ma w końcu znaczenie? A zresztą pamiętajmy, że taki na przykład barok nazywa się po portugalskim określeniu na perłę o nieregularnym kształcie. Barokko. Także Damian zaczyna się w tym otoczeniu wydawać całkiem sensowną nazwą. To taki żarcik na początek tej ciekawej przeprawy, bo w tym materiale przyglądniemy się epoce, w której przecina się więcej wątków i nurtów niż w trakcie opowieści Twojej koleżanki z wyjazdu do Bułgarii albo odcinka Twoje 5 minut. Ej, bez kitu, no czemu jesteś taka... Taką charyzmę, taką energię, mogłabyś to tak dobrze wykorzystać i jesteś tak negatywna. Zacznijmy w ogóle od tego, że współczesność nie jest. Nieważne, jak bardzo dużo akrobacji chce zrobić system edukacji, twoja nauczycielka czy jakiś podręcznik, to nie jest temat maturalny, ani, nie wiem, epoka literacka. Już serio, nie przesadzajmy. Jeśli powiemy ogólnie, że współczesność to po prostu druga połowa XX wieku, to mówimy przecież o czasie, w trakcie którego filmy z czarno-białych pokazów slajdów zamieniły się w oblężenia gigantycznego zamku przez orków, albo strzelających do siebie laserami kosmitów. A internet z super nowoczesnej technologii wojska stał się podstawowym narzędziem spędzania czasu przez twojego wujka. A media masowe z narzędzia propagandy wojennej, którym totalitarni przywódcy nastawiali przeciwko sobie jedne plemię drugim, stały się jednym wielkim algorytmem dbającym o monetyzację każdej sekundy, w trakcie której masz nawodnione spojówki. Powiedzenie, że przez ostatnie 80 lat sporo rzeczy się stało i sporo rzeczy się zmieniło, jest truizmem, ale trzeba to na początek zaznaczyć. Jeśli chodzi o ramy historyczne tej epoki, to są dwie szkoły. Pierwsza mówi, że wybuch II wojny światowej rozpoczyna współczesność, bo trauma dziejowa, jaką to wydarzenie wywrze na europejskich oraz naszych krajowych twórcach, sprawia, że jeszcze 50 lat później, po II wojnie światowej, artyści będą odwoływać się do tych czasów i w pewien pokrętny sposób się nimi inspirować. Druga szkoła mówi jednak, że warto 6 lat wojny i okupacji potraktować osobno i zamknąć życiorysy artystów, którzy tworzyli i często także ginęli w trakcie wojny i potraktować je jako osobna epoka. Doświadczenie tysięcy lat historii naszej cywilizacji uczy nas, że jeśli ciężko jakiś podział rozstrzygnąć, to najlepiej go po prostu zignorować. I tak też zrobimy w tym miejscu. Warto jednak ignorować świadomie i potraktować wydarzenia wojny jako jakiś taki punkt wyjścia. Tego właśnie uczy kanał Puchacz. Takiej ignorancji, ale świadomej. Chociaż to się chyba wyklucza w sumie, ale nieważne. To nie jest materiał poświęcony historii, ale nie uciekniemy na początek od jeszcze kilku odwołań do, no właśnie, najnowszej historii, czyli podziału powojennego na świecie. Z tym, że zgodnie z perspektywą średniowieczną, kiedy mówię na świecie, to chodzi mi w sumie głównie o Europę, w sensie Europę i Stany. Zachód, rozumiany jako Ameryka i właśnie Europa Zachodnia, to od 1945 roku obszar wpływów amerykańskich. Z kolei wszystko na wschód od linii podziału, która przebiega mniej więcej przez teren obecnych Niemiec, to wpływy rosyjskie. I to właśnie one do lat 90. XX wieku, jak pewnie wiesz, będą wywierały największy wpływ na krajową kulturę. Pierwszy taki wpływ objawia się dość przewrotnie twórczością pisarzy na emigracji, którzy z różnych powodów chcieli lub musieli wyjechać z kraju. Kultura polska rozwija
rozwijała się w Londynie i Paryżu. To takie dwa najpopularniejsze ośrodki tego rozwoju, gdzie od 1947 roku wydawano miesięcznik Kultura. W tworzeniu tego czasopisma ważną rolę odegrał Jerzy Giedoryc, założyciel Instytutu Literackiego. Instytut ten stał się w sumie serio ważnym sercem życia inteligencji poza granicami naszego kraju, bo wydawał tam swoje dzieła na przykład Gombrowicz, czy pojawiły się za pośrednictwem właśnie tego instytutu opowiadania Inny Świat, autorstwa Gustawa Gruzińskiego. Było to dzieło tak bardzo nie po myśli aparatu władzy komunistycznej, że gdyby w trakcie jego publikacji wydawca znajdował się w Polsce, władze PRL zamknęłyby w więzieniu jego i jego rodzinę, a później wyznaczyły karę pozbawienia wolności na 3 pokolenia do przodu. Tak po prostu profilaktycznie. W tym miejscu warto wprowadzić pojęcie cenzury, które pewnie w mniejszym lub większym stopniu znasz, bo w historii naszego kraju cenzura była równie popularna, co obecnie hulajnogi elektryczne albo spodnie typu cargo. Cenzura to zgodnie z definicją słownikową kontrola publicznego przekazywania informacji, ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań. Byli jej poddawani praktycznie wszyscy twórcy dzieł kultury, którzy zdecydowali się pozostać w naszym kraju. I żeby była jasność, w okresie tzw. zimnej wojny mechanizmy cenzury da się bez trudu znaleźć także w krajach tzw. bloku zachodniego, na przykład w Republice Federalnej Niemiec czy w Wielkiej Brytanii. Ale my jesteśmy Polakami i skupiamy się na naszej surowej rzeczywistości nad Wisłą. No więc cenzura była w naszym kraju bardzo, bardzo widoczna. Praktycznie na każdym kroku państwo decydowało o tym, co można publikować i co można badać, w jakim kierunku można prowadzić badania, co można opisywać i w jaki sposób tworzyć literaturę. Było oczywiście podziemie, podziemne wydawnictwa, pisarze i inteligencja i to z każdym rokiem wszystkie te elementy rosły w siłę, ale generalnie wiele w kulturze w naszym kraju po roku 45 zależy właśnie od cenzury i kondycji państwa. Komuniści przewidywali na początku funkcjonowania w Polsce wyjątkową rolę dla artysty, którą sprowadzić można do takiego hasła artysta jako inżynier dusz. Pisarz, czy w ogóle właśnie twórca, miał opisywać historię po linii partii komunistycznej, inspirować socjalistyczne społeczeństwa i zachęcać do takiego bezkrytycznego spojrzenia na władzę, tak jak wszyscy licealiści bezkrytycznie mają spojrzeć na współczesność. I chociaż byli tacy, którzy oczywiście z sumiennością i pracowitością, której pozazdrościć mogą silniki diesla, wykonywali rozkazy aparatu władzy, możemy z radością i dumą w tym miejscu stwierdzić, że polskie elity intelektualne generalnie nie dały się nowemu systemowi. Polska góra! Po ponad 100 latach zaborów, traumie wojny i świeżej pamięci niepodległości, polscy literaci byli bardziej gotowi do rozpoczęcia prac nad łazikiem marsjańskim niż na współpracę z niedawnym agresorem. Między innymi z tego powodu władza od samego początku musiała uczyć się współpracować i tolerować wybrane występki naszych literatów i z tego miejsca dla całego pokolenia literatów XX wieku szacun. Dla przykładu, w pierwszej połowie lat 50. XX wieku w wyniku przeobrażeń w partii komunistycznej, które nastąpiły po śmierci Józefa Stalina, nastąpiła tak zwana odwilż. Odwilż ta zapoczątkowała ciąg przemian politycznych, które odbiły się na kulturze w naszym kraju, jak zmiana nauczycielki co semestr na wynikach z matury. Tylko że to porównanie źle to obrazuje, bo właśnie ten wpływ był pozytywny. Nie wiem, skąd ono mi się tu wzięło. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Bo to właśnie do takiej literatury poodwilżowej należą utwory o charakterze satyryczno-groteskowym, m.in. opowiadania Jerzego Andrzejewskiego ze zbioru Złoty Lis czy Słoń Sławomira Mrożka. Jest to pierwsza sytuacja, w której żyjący absurdalną codziennością twórcy odważą się wychylić i pod 5 metrami pozorów i alegorii zawrzeć ironię i śmiać się z rzeczywistości, którą znają. W latach 50. zadebiutowali twórcy tacy jak Andrzej Bursa, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, Marek Chłasko, Edward Stachura czy no właśnie Sławomir Rożek. Żadnego z nich nie będziemy tutaj jakoś szczególnie omawiać, ale każdy z nich robił serio spoko rzeczy, które chociaż raczej nie wpadły do kanonu żadnych lektur, można po prostu przeczytać, to znaczy mogłeś czy mogłaś na nie po prostu trafić, bo to są spoko lektury. Ja tak na przykład miałem z Markiem Chłasko, którego przypadkiem czytałem, bo jest po prostu spoko. Wow! Trzy pojęcia, które bezsprzecznie podręcznik Twoja nauczycielka albo maszyna generująca losowe pojęcia zwana potocznie systemem edukacji połączy z tą epoką, to bez wątpienia egzystencjonalizm, personalizm i klasycyzm. Komora mieszania jest pusta, zwolnienie blokady.
Wszystkie trzy są w sumie ciekawe i w podobny sposób co na maturze mogą przydać ci się na rodzinnym obiedzie. Także przyjrzyjmy się im uważnie, chociaż od razu mówię, że łatwo nie będzie. Jeśli chodzi o egzystencjonalizm, to na poziomie tego filmu, ale też na wyższym poziomie, na przykład zajęć filozofii na studiach, proponuję ci pogodzić się z perspektywą, że jest to pojęcie, które dla każdego znaczy co innego. I nie chodzi mi o to, że znaczy co innego dla taksówkarza, który wiezie cię na wykład i co innego dla profesora, który ten wykład prowadzi, tylko że dosłownie każdy ma swoją definicję tego pojęcia, z czego sporo z nich jest całkowicie sprzeczne ze sobą. Możemy ogólnie przyjąć, że egzystencjonalizm był odzwierciedleniem stanu kultury po II wojnie światowej. Tutaj pełna zgoda. Egzystencjonalizm to, idąc dalej, nurt, którego wybitnym przedstawicielem jest na przykład Jean-Paul Sartre albo Albert Camus. A w Polsce Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Sławomir Mrożek czy na przykład Miron Białoszewski. Tutaj również zgoda. Ale co do jego znaczenia i zakresu, zgody nie ma w ogóle. Dlaczego? Bo chociaż generalnie przyjęło się uważać, że dwudziestowieczny egzystencjonalizm to poszukiwanie wartości i sensu, po szoku, jaki spowodowała w Europie seria wojen i rozczarowanie humanizmem, wiele opracowań stawia znak równa się pomiędzy humanizmem a filozofią pewnie najwybitniejszego egzystencjonalisty naszych czasów, czyli właśnie Sartra, czy raczej XX wieku. No nie, no bo to już nie są w sumie nasze czasy, ale dalej to jest epoka współczesna. Dotarłem też do kilku poważnych opracowań, które mówią wprost, że na przykładach dwudziestowiecznej literatury widać, że w gruncie rzeczy słowo to nabrało takiej pojemności, że właściwie nie ma już żadnego znaczenia. Wydając swoje dzieła, Sartre czy Camus jednocześnie tak silnie wypromowali sam egzystencjonalizm, że bardzo szybko każdy chciał podpiąć się pod to poszukiwanie wartości i człowieczeństwa, co sprawiło, że pojęcie to jest mega miałkie i strasznie szerokie. Generalnie jest to takie poszukiwanie sensu egzystencji i apel, który widać wyraźnie na przykład w powieści pod tytułem Dżuma, że wszystko, nieważne jak bardzo straszne jeszcze przed nami i jak wielki horror jest już za nami, którego doświadczyliśmy jako cywilizacja, to i tak nic nie jest w stanie unicestwić poczucia wartości człowieka i w ogóle człowieczeństwa, że człowieczeństwo jest jakoś super trwałe i wyjątkowe. Niektóre opracowania sprowadzają egzystencjonalizm do takiego sformułowania, że istnienie poprzedza istotę rzeczy, czyli egzystencja poprzedza esencję. I tak to zostawmy i powodzenia z tą łamigłówką. Na podobnym poziomie ciekawości, ale moim zdaniem dużo prostsze, jest pojęcie klasycyzmu, czyli odejście od jakiejkolwiek awangardy, którą raczyli nas poeci młodej Polski albo bombardowali nas twórcy dwudziestolecia międzywojennego. Twórca wyznający klasycyzm, no wyznający mówię jakby to była religia, ale w sumie w pewnym sensie jest to religia, to taka osoba, która zwraca się ku tradycji, jakimś ponadczasowym wartościom, wyrosłym na gruncie naszej kultury, czyli na przykład na gruncie antyku. No w sumie klasycy, no właśnie odwołują się do tej klasycznej kultury, czyli w domyśle antycznej. Chociaż brzmi to nudno, treści z tego nurtu to prawdopodobnie jedyne teksty kultury, które jesteś w stanie zrozumieć i z którymi w ogóle warto się mierzyć na poziomie poszukiwania znaczenia. Pisarze klasycy nie zasypują czytelnika emocjami, nie układają łamigłówki 7D dla swojego odbiorcy. Mają ci coś do powiedzenia i mówią to względnie prostym językiem, a jeśli już odwołują się do jakiejś metafory albo historii, to będzie to odwołanie łatwe do rozszyfrowania. Do najwybitniejszych dwudziestowiecznych poetów, klasycystów należą Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert i na przykład Jarosław Iwaszkiewicz, których każdy jest super spoko gościem lub gościuwą i jeśli chcesz przez moment w swoim życiu poczuć się wykształconą osobą, to polecam lekturę któregokolwiek czy którejkolwiek z nich. To jest magia poezji klasyków. Bierzesz pierwszy z brzegu utwór takiej Szymborskiej albo Herberta i od razu awansujesz społecznie. Od razu otrzymujesz przydomek doktor przed imieniem i w ogóle jesteś przekozak. Nie no, w sumie serio polecam. Osobiście najbardziej polecam Herberta, ale wszystko jest spoko. Personalizm to ostatni z tych trzech nurtów i pojęć widocznych tak w Europie, jak i w naszym kraju. W sumie jesteśmy w Europie, więc w Europie też, czyli w naszym kraju też. Personaliści wyznawali zasadę, w której myśl rozwój osobowości człowieka jest głównym celem życia, zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. Czyli chcemy tak układać społeczeństwo, żeby każdy mógł się skupiać na sobie i swoich cnotach i na wierze, bo właśnie z wiarą bardzo, bardzo mocno personalizm jest powiązany. No tak było.
Filozofia personalistyczna wiedzie ku radości i zrozumieniu życia, no i właśnie cnocie, a jej przedstawicielem w naszym kraju są, podobno przynajmniej, dzieła Jana Pawła II. Jeśli chodzi o gatunki literackie, to poza tym wszystkim, co znamy z poprzednich epok, warto wyróżnić literaturę faktu, którą do naszego kraju wprowadził prawie jednoosobowo wybitny pisarz o uroczym imieniu Melchior. A był to konkretniej Melchior Wańkowicz i pisał w sumie serio spoko rzeczy, a jego uczniowie, czy bardziej naśladowcy, to na przykład Hanna Kral czy Ryszard Kapuściński. Ta pierwsza napisała między innymi Zdążyć przed Panem Bogiem, który jednocześnie jest tak ciężkostrawny, jak 10 karkówek twojego wujka popitych 5 litrami oleju i ważny, jak, nie wiem, Nobel z ekonomii. Kapuściński dał nam z kolei Imperium, Cesarza, Wojnę Futbolową i kilka innych lektur, które przeczytać można z ciekawości, nie z przymusu. I odbywa się to bez towarzyszącego licealiście 18 z 24 godzin na dobę bólu głowy, serca, oczu i w ogóle istnienia. Jak chodzi o te gatunki literackie, to współczesność ma ten problem, że już wszystko, co dało się wymyśleć, było, przynajmniej tak mi się wydaje, patrząc na te gatunki. I wszystko, co jest wykorzystywane przez pisarzy, czy no właśnie artystów, to sprawdzone przez lata formuły literackie, więc tutaj nie będzie specjalnych zaskoczeń. Wyróżnić można w sumie jeden taki gatunek, czyli popularny i chętnie wykorzystywany dramat absurdalny, czy dramat absurdu. Znamy go w sumie na przykład z dwudziestolecia za sprawą takiego Witkacego, ale w formie powtórzenia warto zwrócić uwagę na fakt, że dominowały w nim kierunki związane z takim ogólnym brakiem logiki, no i taka wszechobecna groteska. Groteska, czyli kategoria twórcza albo estetyczna, którą charakteryzuje połączenie w jednym dziele pierwiastków przeciwstawnych, takich jak na przykład nieodłączny element szkolnej rzeczywistości, czyli tragizm dnia codziennego i komizm sytuacyjny, czyli jakieś dzieło smuci cię i wiesz, że serio mówi o smutnych rzeczach, ale jednocześnie wewnątrz tego smutnego przesłania jest wiele zabawnych sytuacji. No to jest taki typowy dzień w polskiej szkole. W Polsce do teatru absurdu nawiązywał na przykład Tadeusz Różewicz w swoim dziele pod tytułem Kartoteka, no i oczywiście Sławomir Mroże, który napisał na przykład Tango. Prawdopodobnie najważniejszą pozycję tej epoki, jeśli da się wyróżnić jakieś jedno dzieło. Ale nie da się, ale może się da. Czy to jest jasne? W każdym razie tango często się czyta, a szokuje ono swoją formą i prowokuje, łamie konwenanse, a na poziomie znaczenia jest serio ciekawe, bo Mrożek w sposób bardzo skondensowany, ale jednak prezentuje potępienie praktycznie całej znanej mu rzeczywistości. Krytykuje naraz społeczeństwo socjalistyczne, które prezentuje w bardzo krzywym zwierciadle, ale to jest łatwe, a trudniejszą rzeczą jest fakt, że krytykuje też pomysły na zbuntowanie się temu społeczeństwu i obśmiewa nihilizm, czyli mówi trochę, że mimo że jest tragicznie, to w sumie prawdopodobnie nie będzie też lepiej. Mrożek mówi, że jego zdaniem anarchia prowadzi do państwa rządzonego przez mistrzów zakonu świętego Sebastiana pod wezwaniem klatki schodowej polskiej i że tak naprawdę to nie ma wyjścia dla Polaków i Polski i polskiej kultury. Na sam koniec zostawiłem coś w stylu taka część, w których przywołam chociaż część nazwisk, nurtów i zjawisk, których niespecjalnie umiem przypasować tam wcześniej do tej spójnej historii, a jednak pewnie powinny się znaleźć w tej układance współczesnej literatury. No więc na początek Stanisław Lem, czyli autor polskiego gatunku science fiction, filozof, futurolog i krytyk literacki. Przez wiele lat, a w sumie dla wielu dalej obecnie, Lem to jest taki synonim powieści fantastycznej albo fantastyczno-naukowej. Jego debiutem była wydana w 1951 roku powieść Astronauci, której pokazał, że kiedy większość jego pokolenia skupia się na traumach wojny, żali się na cenzurę, świat i egzystencję, on jest bez pamięci zafascynowany kosmosem i potrafi tworzyć wizję niesamowitego świata, jak się później okazało na przykład za sprawą bajek robotów, dodatkowo ubierając te wizje w groteskowe i super przemyślane historie. To był taki nerd, tylko bez żadnych kompleksów i taki nerd, któremu wymaksowano umiejętność opowiadania historii. W tym miejscu pozdrawiam wnuczkę Stanisława Lema i moją super duper przyjaciółkę i to jest chyba jedyny shoutout w historii tego kanału, taki personalny, ale serio, Ania, mega mnie ukształtowałaś jako osobę, także spoko. Pozdrawiam cię, Ania, miłego dnia życzę, ale dziwne. Dobra, dziwnie, ale muszę częściej robić takie shoutouty. Inne nazwisko godne polecenia to Ernest Hemingway. To jest autor takich powieści jak Słońce też wschodzi, Pożegnanie z bronią, Komu bije dzwon i wielu, wielu innych opowiadań i powieści, które z buta weszły do kanonu amerykańskiej i w sumie też siłą rzeczy światowej literatury czy popkultury. Hemingway to pisarz legenda. Miałem go na studiach jako
wzór storytellingu i chociaż jego szkoła już się dawno przedawniła i te sposoby, którymi on opowiadał, nie robią specjalnie wrażenia, bardziej już pewnie nudzą i są takie zużyte, to książki jego autorstwa są dalej serio spoko. To jest właśnie magia internetu, że jakiś randomowy kanał z Polski może oceniać prawdopodobnie najważniejszego gościa literatury amerykańskiej XX wieku. Ot tak sobie powiedziałem. Nie no, spoko w sumie, gościu. Dobra robota. Omawiana w tym materiale epoka to także popularyzacja postmodernizmu, który w sumie do teraz jest obecny jako jeden z głównych prądów myślowych za sprawą głównie w sumie filozofów francuskich. Postmoderniści odwołują się do poczucia końca narracji. Mówią o tym, że nie ma jednej objawionej prawdy, tylko różne prawdy, które niczym rodzeństwo o pilota biją się o naszą uwagę, a rozwój zjawisk takich jak media masowe to kolejna arena do rozważań na temat tego, jak bardzo nasza rzeczywistość jest zakłamana, jak bardzo nie ma prawdy, ale jest kilka prawd i w ogóle to wszyscy kłamią, ale kłamstwo zbiorowe czyni kłamstwem prawdę, nie da się tego rozwiązać. A co no? A jak już o kłamstwie i rzeczywistości mówimy, trzeba wspomnieć w tym miejscu o George'u Orwellu, czyli autora m.in. roku 1984 czy Folwarku zwierzęcego. Obie lektury serio spoko, świadomy obywatel, jeśli aspirujesz oczywiście do takiego miana, powinien je obie znać. W obu widzimy mechanizmy totalitaryzmów, zaczynając od dynamiki władzy, aż po nowomowę, cenzurę i różne inne drobne takie bonusy, takie małe elementy, które czynią totalitaryzm totalitaryzmem. Folwark zwierzęcy to przy okazji ciekawy przykład powieści, która jest jedną wielką, szeroko zakrojoną metaforą, w której farma to kraj i to jest ciekawe, także plus jeden byczku polecam George'a Orwella. I szczerze, to mógłbym tak do znudzenia. Nie powiedziałem nic o Tolkienie, o Oldze Tokarczuk, niespecjalnie poruszyliśmy mass media, czy jakąkolwiek inną formę kultury poza literaturą, czyli pominąłem na przykład twórczość Zdzisława Beksińskiego, którego obrazy są tak pełne pochłaniających i mrocznych wizji, że gdybyśmy pokazali je czarnej dziurze, to prawdopodobnie wpadłaby w kompleksy i się sama pokolorowała z takiej autorefleksji. Nie powiedziałem nawet o nowej fali i tak zwanej poetyckiej hybrydzie, bo każdy z tych wątków zasługuje na rozbudowaną i uczciwą opowieść, na którą nie ma miejsca i w ogóle ona chyba nie ma też sensu i bym jej nie udźwignął intelektualnie, więc może dobrze, ale też nie ma jej, jak się okazuje, specjalnie w podstawie programowej, więc jakby nic nie straciłeś, czy nie straciłaś. Ale to jest moim zdaniem bardzo dobry i ciekawy wniosek na koniec, że współczesność całkowicie wymyka się ramom, w które próbuje je wcisnąć nauczycielka czy podręcznik, bo jest po prostu jeszcze na tyle, na ile to widzimy, żywym organizmem i każdy miał z nią styczność nie dlatego, że jest dobrym uczniem, tylko dlatego, że po prostu każdy jest uczestnikiem kultury. To jest serio spoko wniosek, żeby skończyć serię poświęconą powtórkom z epok. No właśnie takim wnioskiem, że nie jesteśmy tylko uczniami, ale wbrew pozorom mamy naprawdę dużo wspólnego z uczestnictwem w kulturze jako takiej. Także wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Jeśli potrzebujesz jakiejś epoki albo edukacji, zaglądnij na mój kanał i obu tych rzeczy uświadczysz, bo jest i epoka, i edukacja, także super. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby chcieć zobaczyć moje filmy, albo znasz kogoś, kogo nie lubisz i chcesz mu wysłać link, żeby stracił parę godzin, minut lub sekund swojego życia, to zaproponuj mu Puchacza. Będę ci bardzo wdzięczny. Cześć!